Po zakończeniu II wojny światowej przez wiele lat w Suwałkach panował zastój. Zmiany nastąpiły dopiero po 1975 roku i utworzeniu województwa suwalskiego. W mieście powstało wówczas wiele nowych zakładów przemysłowych i osiedli. Nadzieję rozbudził rok 80. i narodziny Solidarności. Po reformie, która weszła w życie w początku 1999 roku, Suwałki stały się siedzibą władz powiatu grodzkiego i ziemskiego.